Hej, cześć, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Human Fall Flat. W odcinku, tym razem chyba w elektrowni, po zmaganiach w wodzie, w fabryce, w zamku, w różnych takich folwarkach zwierzęcych, domach, wiatrakach, młynach i innych fajnych miejscówkach. Posłuchajcie, zapraszam was na piąty odcinek, piąty albo czwarty albo szósty, nie pamiętam, któryś odcinek, tu sobie spójrzcie, w którym będziemy zajmować się wydostaniem naszego ziomeczka z elektrowni. Zobaczcie, co my tu mamy. Jakieś kable. Możemy za nie złapać. Możemy coś z nimi zrobić. Okej. Czyli bawimy się prądem. Rozumiem, że musimy przejść tędy, bo tu żadnego innego wyjścia nie ma. No. Nawet szybko to wytkniłem. Spoko. Co, mam te kable tu przeciągnąć? Czy was boli coś? Głowa jakaś? Coś tego? Lekko? Puchnie coś? Bo to ja nie przejdę. Tu trzeba tą bramę ewidentnie otworzyć, słuchajcie. Może przeciągnę ten kabel, no nie wiem. Ale spróbujmy, kurde. Czekajcie. Tu jest taki ten. Zróbmy tak. Włączymy tego. I włączymy tego. Nie włączymy tego, bo zacznie się kręcić. To bez sensu, nie? Ale weźmiemy sobie ten kabel i pójdziemy po prostu z nim dookoła. Może dzięki temu, wiecie, będziemy mogli to jakby odpalić. Czemu by nie? Ale ja już widzę, tego kabla to nam nie starczy. Nie ma opcji. Nie ma opcji. A co to jest za skrzyneczka? Poczekajcie. Bo to też może być ciekawy schemacik. Aha, czyli po prostu musimy te kable przynieść. Spoko. To sobie nawet fajnie, w sumie prosto będzie. Nieważne. Tak, jeśli chodzi o serię, to utrzymujemy format poradnikowy, czyli jeżeli jest jakaś trudniejsza przeszkoda, to ja to przechodzę sam poza odcinkami, po czym zwyczajnie mówię wam, jak to trzeba było zrobić, a wy sobie na tym korzystacie i po prostu oglądacie to, co was interesuje. Wiadomo, że nikt nie będzie pół godzinnego odcinka oglądał, bo to by było nudne troszkę. Dobra, zostały jeszcze, co tam za skałę lewitują, jakieś latarnie? Nie wiem, poziom, powiem wam. Zapowiada się fajnie, aczkolwiek zamek też się zapowiadał fajnie, a pamiętacie przygodę z głazami. Woda też zapowiadała się fajnie, a pamiętacie tratwy. Także ja tu nie będę oceniał gry po planszy, książki po okładce i Elo do przodu. Bardzo przepraszam za chrypkę, ale mam chrypkę. Hej. Odcinki postaram się tradycyjnie zawsze co niedzielę wrzucać, a poza tym to chyba w sumie dużo nie zostało, słuchajcie, bo to jest odcinek numer, jak mówię, czekajcie, czwarty, to jest szósty, dobra, ustalmy, że to jest szósty, nieważne, już nie będę mówił nic o liczbach. Zostały jeszcze do nagrania dwie mapy oprócz tej, czyli będzie odcinków, nie wiem, 8, 7, coś koło tego. No włącz mi ten prąd, dobra, a się nadął się ten kabel od tego prądu, to musi być dobre napięcie. Napięcie jak Achilles stanął. Podłącz. No. Proszę bardzo, jaki kondensatorek podłączyłem. Pewnie dałoby się przejść tutaj, ale już nie chciało mi się spadać, wiecie, dwa razy. Dobra, to pewnie musimy podłączyć do tego. Ale to jest pełno kabli. Dawaj to, Malina. Ale ewidentnie to jest, widać to po tej grze, to jest fajne, że niezależnie od tego, jakby daleko jesteście w grze, to i tak na każdym etapie macie takie, wiecie, wstępne poradniki, samouczki. Bo teraz ten prąd jest easy, nie? Ale potem pójdziemy na takie plansze, gdzie dostaniemy takiego kopa w dupę od nich, że to będzie masakra. Okej, tak mi się wydaje, że będziemy potrzebować tego. Więc musimy to... Porobieni. Zobaczcie, czekajcie. Mamy tam coś ciekawego. Ja bym tam wszedł, mimo wszystko. Bo takie miejscówki, które, wiecie, omijamy, jakoś tak potem mi nie podchodzą. A tu jest... Aha, tu jest chyba tylko brama, czyli w sumie nic poza tym, żeby można się tędy wrócić na planszę poprzednią, nie ma. Więc możemy po prostu iść dalej. Mam ambicje, żeby przechodzić planszę w jak najszybszy sposób, żeby nie było trzeba tego ciąć. Ale jak będzie trzeba, to wiecie, dla waszej wygody się to zrobi. Czy to co działa? A, to trzeba zaklinować. I to jedzie. Aha, i tam jest boks, pewnie na to trzeba to wpuścić. Okej. Dobra. Tego boksa już nie weźmiemy. Bo jak go wezmę, to mi się zamkną drzwi. A to jest trochę bez sensu. Czyli teraz tak. Spróbuję doskoczyć. Nie miało to zbytnio sensu. (Grym)
No bo to pewnie raczej... Chyba, że czekajcie, może to tam trzeba doskoczyć. Tak wiecie, tak z drugiej strony, to ma te, ej, to jest dobre. Ja nie wiem, ja powinienem się załatwić gry screena i za każdym takim dobrym pomysłem, takim wiecie, super błyskotliwym, ale coś co pewnie wy już dawno wiecie, powinna mi się zapalać nad głową taka żaróweczka. Za... nie widziałem postaci, przepraszam. Ten skok trochę spóźniłem. Jak żyła. Tak jest, o to chodziło. No dobra, zostało się. To teraz? Ale to czekajcie, to skoro ja tu mogę wejść... Aha, i dobra, okej, chyba wiem. Skacz, Marcel, Mariusz, nie wiem jak się nazwałem, nie pamiętam. Się zesra, nie wejdzie, dobra, wszedł. Teraz tak, jak to przetransportować tam? No co, mam to wrzucić tu? Jak z tym skaczę, ja go miota na prawo i lewo. Kładź mi ten boks. Dobra, oświetlone. Trochę go znosi na lewo, chyba pite było w nocy. Okej, mamy jakiś wskaźnik amperów, czyli jakiś amperomierzyk. Tu pewnie brama do otworzenia i dwa kabelki, żeby to połączyć. Dobra. Tylko teraz tak, zobaczmy. Co jest w tej skrzynce, bo to też jest ważne. Obstawiam, że to po lewej to jest dźwignia do otworzenia, a to jest woltomierz. Dźwignia do otworzenia bramy, która jest niezasilana, więc jakby nie będzie działała, nie ma opcji, żeby działała. Najpierw podłączymy to do amperomierza. Zobaczymy, co nam to da. Czy to jest jakiś wskaźnik tego, czy kable działają, czy coś takiego. Ale może się pobawić tutaj, w tą stronę, w tym kierunku. Nie, źle to wpiąłeś, mordo. Mimo wszystko, trochę źle. No, teraz lepiej. Biało, czerwone do niebieskiego. Elo, zwarcie, elo, wszystkie fazy, piździec. No, i bzioma. Ale te kable tak się dziwnie napinają, jak są pod prądem. To jest fajne, ale takie zero fizyki. Widzieliście kiedyś kabel, który zaczyna tańczyć, jak go włączycie do kontaktu? No tak trochę nie halo, nie? Ciuraj mi tu. Okej, okay, co mi to dało? Kompletnie nic. Halo? Co to? Aaaa! No nie. Jak to wezmę, to nie mogę. Nie, bo wiecie, chciałem to przenieść na tamtą stronę, ale to mi nic nie daje. Chyba, że... Nie, to też jest zasilane na kable. Dobra, no czyli co, my jesteśmy bez pudełeczka, nie? Tak czy tak. Zabierzmy je sobie i spróbujemy podłączyć to pudło do woltomierza. W sensie, jakby chyba chodzi po prostu o wskaźnik. No wyrwij ten kabel. Jeden, drugi, trzeci. Jezus, to wszystko trzeba... Ach. Dobra, i nieśmy to. Zobaczymy, co mi to da, jak to podłączę po prostu tam, nie? Dobra, wiesz, że nie będzie należało, ale... Dobra, niś to. Ciąg tego boksa. Siłę na kablach. Wtyczki wyłamane, elo. Jak są te coś elektrycy, to zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat szkodliwości tej gry. Możecie opisać, jak wpływa zabawa prądem na, nie wiem, nieletnich. Spoko będzie. Uuu! No, otwieraj. Działa! Dziękuję bardzo. Co to tam tak rośnie dziwnie? Zblokowało się, dobra, przynajmniej będzie się zamykało. Tu jakiś alternator. No pewnie trzeba podłączyć to ze skrzynką. W sumie nie jest to jakieś skomplikowane. Ach, myślałem, że tam dwa kable, takie kombo zrobimy. Nie, 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 nie. Chcesz zwarcia? Kopniecie prąd i elo będzie po grze. Ja muszę jeszcze dwa odcinki nagrać. Może nie dzisiaj, ale masz być w kondycji, Mariusz. W kondycji. No! Traf tą kulą analną, traf nią. Okej, okay, czerwony brzdync. Fajne te wtyczki takie, no, nie, to jakiś elektromagnes, czy jak to nazwać? Ale to jest fajne. Ciurajlaj. I dziękuję bardzo. To jest silnik w ogóle, patrzcie.
No ja bardziej tego nie pociągnę. Chodzi! Szybko, póki się nie zamknie. Aż się paliwo skończy i elo. No nie, takich zabawek to ja już nie lubię. Dobra, tu mamy wózek, po prostu wózek. Co tu jest? Tu jest takie coś, dobra. Chyba będą nam potrzebne kable, tylko nie bardzo wiem, do czego te kable byśmy mieli podłączyć. Korzystując z potencjału tego wózka. Dobra, tu jest góra, dół. I to pewnie jedzie. Jak tym się fajnie skręca! Ale bajer! Uwielbiam to! Ja tym spadnę za mapę. To jest fenomenalne. Nie wiem, obstawiam, że wiecie, że ten silnik trzeba po prostu przestawić. Tylko nie wiem, jak to zrobić, przecież jak to wyrwę, to mi się drzwi zamkną. Okej, okay. Wyprostuj tą kierownicę. A, bo to trzeba opuścić trochę, dobra. Elegancko i do przodu. Ach! Drugi przód. Trochę mu tam przekręciło tą łośkę, ale... ale wjechał. Normalnie wjechał. Dawaj to. Dobra, i teraz możesz... Jezu, taki jest... taki narąbany robotnik on się zachowuje, autentycznie. Dobra, teraz tak, to do góry. Idealnie. Wyżej potrzebujemy? Chyba nie. Teraz tak, ja się boję, że mi te kable przytną drzwi. No dobra, do tyłu. A, bo to jeszcze będzie kierownica. Ale tutaj już nie mogę jednocześnie tego robić chyba. Bo jakby tu muszę więcej widzieć. Okej. Teraz trzeba przetransportować kable z całą pewnością. To jest dziwne. Dobra. A, czyli to się nie zamyka, to nie będzie problemu. Dobra, no to luzik. Myślałem, że wiecie, że jak odłączę kable, to mi się nagle brama zamknie. Dlatego tak się spinałem o to, ale tak, tu luźno. Ale to jest ciężkie, bo tak widzę, że przeważa ten mój wóz. Mój światłowóz. Dobra, wyprostujmy teraz tą kiero. I arriva dalej. I skręci troszkę. Mamy ten silnik, musimy tak dziwnie tam dostawić. Ale jedź, bo się tłoku drapałem, a ty już odpuszczasz. Co, szefu nie patrzy, to można, na? Dobra, pyknie. Tak, pyknie zdecydowanie. Tam się czerwony odłączył. Czy starczy na tych kabli? Jak niebieskiego starczy, to czerwonego też powinno starczyć, więc nie będzie problemu. Działaj. Nie zapyszając, ta plansza mi się naprawdę podoba. Nie ma tu jakichś, nie wiem, skokania po wodach i co chwilę ryzyka utonięcia. Chyba, że zaraz tam dorzucą element ryzyka przy prądzie, czyli będzie kopał. To będzie już problem. Jeszcze czerwony kabel. Rysiek! Tam Mariusz, biegnij, hopie! To nie są jajca. Jajca się dawno skończyły. To jest zabawa z prawdziwym prądem. Nawet brzmi, to jest sprzeczność, ale... Tu jest prąd! Naginaj! No. Nie trzeba tylko po co był ten amperomierz wcześniej. Jak ktoś będzie wiedział, to prosił o podpowiedź. Hej. No to trzeba odpalić jeszcze. Ojejku! Zawsze tak się szczegóły wczepiają. Debzi. To musi to na ziemi stać pewnie. No to dajmy to na ziemię. Chociaż w niczym by to nie przeszkadzało. Czerwony do czerwonego. To jest dobrze. No chwyć. Dobra, kurzy. Czyli jest dobrze. No odpal! Tą machinę. Zapomniałem, że przecież on musi chodzić, kurczę. Mam nadzieję, że jakichś ograniczonych zapasów benzyny to my nie mamy tutaj. Halo! Co to teraz było? On mi najzwyczajniej w świecie zgasł. Ja tam muszę szybko przejść w takim razie. Raz. Dwa. Nie,
To dwa było dziwne. I ostatni raz, bo to chyba na trzy razy on zawsze odpala. Naginaj, chłopie! Nie! Tak mi oszukać! Dobra, wiecie co? My to podnosimy i podjeżdżamy tym bliżej. Bo chyba inaczej za nie pójdzie. No dźwigaj, to nie jest ciężkie przecież. Masz nośność 4 tony czy coś tam. Dobra. No ale złap mi za te kółko i skręć nim. Dobrze, o to chodziło. I arriva. Po kablach. Teraz kółeczko w drugą. No i teraz to już się musi udać, słuchajcie. Spróbuję bez ten, bez opuszczania tego, bo chyba to nie było potrzebne. Nie było, bo musi stać stabilnie. Bo jak go szarpie, to też on się rusza zamiast stać i nie mam w ogóle tego szarpnięcia, żeby odpalić silnik. Och, jak w glebogryzałce, słowo daję. Jeden bóg był. Drugi bóg był. Trzeci był, już chodzi maszyna. Arriva do góry. Aha, czyli my jesteśmy z tej takiej drugiej strony, dobra. Udało się, słuchajcie, udało się. Teraz tak, jesteśmy tutaj, tu jest pewnie podniesienie kładki, bardzo dobrze, bo nam ten boksik się przyda. Bierz mi to do łapy. To będzie stabilne? Nie będzie. Czyli my tu czegoś potrzebujemy. Domyślam się... Nie, tego chyba nie bardzo. Momencik. Może nawet to kablem zrobimy. O, tu jakiś siuracz jest. Tam jest skrzynka, do której trzeba coś podłączyć. Tylko jeszcze nie do końca wiem co. Chyba będzie to trzeba kablem przyblokować. Ojojoj, tam coś stoi? Nie, tu nic nie ma. Albo to do końca trzeba przypiąć. Nie, dobra. No to spróbujmy to zrobić kablem w takim razie. Tak jak oni mówili. Znaczy tak jak ja to wymyśliłem. Bo jestem przecież super kreatywnym YouTuberem. Jupiterem, jak mawiają moi znajomi. Jestem Jupiterem. Świecę w gwieździe. Jestem gwiazdą czy coś. Weź tą girę mi stąd. To jest wszystko elektryka. Nie, ale... Ale ugięło się pod tym kablem, czyli to by się dało zrobić zaraz. A z drugi przeniesiemy jelo. Udało się! Dawaj ten boks! Myślałem, że mi się opuszcza ta podłoga. Ale Jezu, nie! Uwielbiam tą grę, serio. Jeśli chodzi o trollowanie, to 10 na 10, naprawdę. Dobra, stoi. Tam mamy skrzynkę, ale nie mamy za bardzo do czego tych kabli podłączyć od skrzynki, więc przydał pewnie by się ten taki, wiecie. No, to takie. Dobra, to odpalone. Tu coś chodzi. Tu jest co? To chyba nie tak ma wyglądać. Co ja tym odpalam? Aha, to, dobra. Czyli... Okej. Okay. Muszę wrzucić ten boks tam. I zdążyć... Wrócić tutaj, żeby... Odgiąć tą wajchę, żeby ten boksik nie spadł. No, powiem wam, że zadanie będzie trudnym zadaniem. To ja już teraz widzę i czuję. W ogóle bez sensu ja to zrobiłem, dlatego że ja to powinienem włączyć z dołu. Czyli tą wajchę musimy wyłączyć. Jak ja teraz włączę, to mi pudełko odjedzie i nie ma opcji, żebym po nie zdążył. Fizycznie nie ma opcji. Wyłącz. O, właśnie o to chodzi. Elegancko. I śród, i drut. I wchodzisz, Malin. Malina? Miał być Mariusz, stary. 5 odcinków zapominasz, że on jest Mariusz. Garnij się. On
nadzieję, że to poleci teraz, nie stoczy nigdzie. Jak dobry licealista. Także idziesz, cyk. Dobra, na krawędzi. Powinno zadziałać. Mam nadzieję, że mi się to uda połapać wszystko czasowo, bo to jest jakaś masakracja, nie wiem kto to wymyśla. Dobra, ciar. I długa! Chyba się udało. Dobra, i łap to. Za pierwszym razem, bitches! Oh yeah! Who's the winner? Dziękuję bardzo, idziemy dalej. Nowa jakaś plansza, znowu coś trzeba powłączać i po prostu wtykać coś tego tutaj. No musimy to przetransportować do nas, to już w sumie jest jakby logiczne i jasne. Jak to włączę, to się będzie działo? Nie. Mordo! Wróć! Cofnij! To spadnie! Dobra, ale co teraz? Na tych kablach to ja się raczej nie będę musiał rzucać chyba, nie? W sensie, A co jest w tej skrzynce? Może to nie są kable, tylko... Nie, no muszą być kable, muszę to włączyć. Nie no, bez sensu. A skoczmy tam. Ach, jestem skoczył. Wybaczcie, napiję się wody, bo puchnie mi w gardle. Już lepiej? Dobra. Może tą beleczkę będę mógł opuścić, zobaczcie. Ona tak wygląda trochę... Nie swoją, ale jest swoja. Nie ma opcji, żeby tam doskoczyć. Czyli to musi być jakieś inne rozwiązanie. Ale je też znajdziemy. Luzik, arbuzik. Co się stanie? Kiedy ja to puszczę i to zwyczajnie spadnie, to pewnie się zregeneruje. Znaczy, wiecie... Skoczę tu jeszcze raz, nie? No dokładnie, dobra. A jakbyśmy tak... Tam poszli to spróbowali złapać? Nie mam pojęcia, czy to zadziała, ale jakby... Nic innego mi do głowy nie przychodzi. No bo tutaj się... Chociaż nie, może tu się wespnę, czekajcie. Nie wespnę się tu. Niestety nie da się, zwyczajnie się nie da. Ja bym to chętnie zrobił. Ale tego się nie da zrobić. Dobra, nic. Dajmy to na fulla. Jak spróbuję wszystkich opcji, to będziemy mówić, że się nie da. Na razie cicho. Nie no, jak ja mam to złapać? Ach, dobra, już wiem. Ja muszę się na to rzucić, zapomniałem. Ja w ogóle nie zauważyłem, że ta górna platforma też się jakby przemieszcza. Dobra, no tak to easy peasy. Ściągaj mi to z tej tacy. Dobra, ale co teraz? Dobra, mam chyba pomysł, ale on jest tak głupi, że nie wiem czy... Nie puszcza ani jednego klawisza teraz! Nie ma opcji! Ale ja jestem IQ 300! Słuchajcie, ten poziom to mój życiowy poziom, proszę dać łapkę w górę, subskrypcję, najlepiej dwie, subkonta, multikonta, donaty, pieniądze, przelewy, dotacje, wolontariat, wszystko przyjmuję, a teraz idź. Aha, bo ja jeszcze nie przejmę jak te kable w sumie stamtąd ściągnąć, ale spokojnie, to już jakby wiecie, wszystko jest do zrobienia. Dobra, jeden mamy. Nie spadnę? Nie spadnę. Mamy niebieski. Jest... Weź to pytągas między nóg. Co to? Halo, mordo, coś tam ci siedzi. Dobra, skok drugi, skok wiary. Po trzeciego pytąga. W sensie po to. No i wziął i zdjął. Elegancko. Normalnie Mariusz Elektryk. Musisz to tak, wiesz... Nie. Mariusz, słuchaj. Te wszystkie szkolenia, te politechniczne studia, to przecież po coś było. Ty to wszystko umiesz, chłopie. Ty jesteś magister, inżynier, doktor, dyplomowany profesor elektryk. To proszę bardzo. Kabel do kabla i elomilo. Bierzesz to. Cyk, siur. Już kładź mi to.
Już mi się Toxic włącza. Dawaj to. No puść, przecież nie trzymam tego kabla. Dobrze, tak. Może podłączmy go najpierw. Dobra, cyka. A teraz tego wisielca. Dajmy tu. No, jak się naprężył. Wie, że coś w nim płynie. Aż prądem strzeliło. Ej, czy mi się to wyłączyło? Nie. Rzuć się tam. To nie mdlej teraz. Wow, wow, wow. Poziom jest mega fajny. Mi się podoba. Jakby te łamigłówki nie są trudne. Nie wymagają zbyt wiele. A co to jest? Aha. A, no i widzicie. I tu mamy boksika, dzięki któremu otworzymy tą bramę. Spoko, ja kabli nie potrzebuję. No urwy. Bo kabel jeden jest tam. Spoko. Patrz, no. Jak tamten się urwał szybko, to ten w ogóle. Kurde, tytanowe, grafitowe. Ja nie wiem, kto to wymyśla. Do góry, idziesz tam. To jest wszystko zaprojektowane. Podłączamy ten, potem idziemy po tamtym. Nie. Studiowaliśmy już te nauki. O, to już to. Bierz tą kulę. To już sobie otworzymy. Idziemy po niebieski kabel jeszcze. Siurejrej, siurejrejrej. Wziął i umrł. Dobra, ej, koniec. Ja to chciałem szybko zrobić. No, Mariusz. I ta mapa w sumie jest stosunkowo mała, tylko mam nadzieję, że zaraz się skończy, bo już jakby nie patrzeć... pół godziny w to gram. A wiecie, ja tego nie mam za bardzo jak przecinać, bo tu tylko moje siku było. To będzie 20 sekund. A wiecie, siku ważna rzecz, to nie można takich rzeczy lekceważyć. Dobra, podpinaj mi tego z żyngla. Siur. No ale weź mi to tam. No już tak. Ale ta gra jest podchwytliwa, podła i nie lubi mnie. Wciekaj tą kulę tam. Dziękuję. Idziemy dalej. No i znowu jakieś samochody. Okej, okay, co to jest? Jakieś zbiorniki z ciśnieniem, z wodą, z czym, co to halo. Dobra, na pewno tu mamy pewnie opuszczanie naczepy w dół. No i podnoszenie. Tak jest, dobra. Okej, okay, to są kamienie. Pewnie kamienie muszę przewieźć, ale czekajcie, ja bym sprawdził, o co chodzi z tym. Tu też nic nie będzie, bo patrzcie na wskaźniki, one są puste, ale tu będzie turbo. Co tam się grzeje? Mogę tam wejść? Usmażę się? Nie, tu nic ciekawego nie ma. Dobra. A ja wiem, patrzcie, może to wrzucimy tam. A to jest węgiel, o to mi chodziło, dobra. Puść mi tam, że to jest lekkie, chłopie. No i tak mi uciekł. Bierz to. Śryb. Dobra, zaraz to tam dorzucimy. No spalaj mi ten koks, no. Jezu, jak on się tym zmaga. Przygniotło go to Mejelo. No ale stary, tak nie... Nie, tak tego nie zrobimy. Musisz... Ja muszę coś widzieć. Dobra, walić to. Co ja tym zrobiłem? Podniosłem ciśnienie w tym czymś, dobra. Znaczy... Znaczy co, że tam coś zaczęło chodzić? No dobra, to jedźmy tam. Po co te drabiny, skoro i tak po nich się wchodzić nie da? Uff, to będzie długa jazda, ja już to widzę. Nie, za wcześnie skręciłem. Brakuje mi tej koordynacji chyba tutaj, zdecydowanie. Tam coś chodzi, zobaczcie. Coś tam się...
jakby pali do przodu, a ty do tyłu. Ty, on dobrze skręca, ja to jestem dobry driver. No ale jedź. Tym, tą stroną do przodu, tą do tyłu. O. Bardziej. Dobra, musimy teraz sam przód. Specjalnie trzy zakręty dali, bo wiedzieli, że będę się z tym męczył. Ja ich znam. 6 odcinków już się znamy, mordy. Trochę to wolno jedzie. A, że pod górkę to może odchodzić. Dobra, prostujemy kółka. Nie, jeszcze nie, jeszcze jedź. Few thousand years later. A, to jedzie samo. Uuu. Tak to lepiej już. Mordo, nie. Tył. Ci wjadę zaraz tam. Okej, okay, i przód. Dobra, i jedziemy. Jedyneczką i do przodu. Ale ten samochód zaraz spuchnie. Nie wiem, bez silnika jest? Napędzany na wiatr, na wodę? Może ktoś pedałuje pod spodem, co? Nie, nie, skręcanie teraz jest bez sensu, pyku. Na chwilę będziemy musieli taki ostry zrobić, ale to jeszcze nie teraz. Boże, ej, dopiero jest połowa drogi za nami. Nie wiem tylko po co ten węgiel tam wrzucałem. Mam nadzieję, że nie będę musiał się tam wrócić, bo jakby jechać tam znowu nie chcę. I tak jak mówię, mam nadzieję, że nie będzie takiego powodu. Takiej potrzeby, przepraszam. Zobaczymy zaraz, nie? O Boże, jak on jedzie. Nie no, nie zatrzyj silnika, chłopie, przecież to jest prędkość powalająca. No idziesz jak Astralis do finału. Dobra, tu będzie na płaskim, więc powinien trochę przyspieszyć. Ale ta fora, chłopaku. To jest F1. Ale nie no, ta góreczka jest ładna w sumie. Ej, tam jest wyjście. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale tam jest wyjście. Po co ja tu jadę? Teraz się okaże, że muszę tam się wrócić. Ale co ty wam przytnę? Nie będę was męczył takim czymś, przecież to... A, to może mnie to lekko się rozpędzi tutaj? No nie wiem w sumie. Nie, w ogóle po co ja tym tutaj jadę? Przecież na piechotę tu dawno doszedł już. Wyprostuj tylko te kółeczka. I jedziemy. Nie wiem ile tej mapy jeszcze zostało, ale po czasie nagrywania sądzę, że już końcówka. I naprawdę mi się podobała. Powiem wam szczerze, że naprawdę fajna mapka. A to takie samo tutaj stoi. To po co mi to tu? Może ja mam ten węgiel tam przetransportować jakoś, co? No nic, to zobaczmy, no zobaczmy. Podjedźmy sobie to zapisywanie, czyli coś w sumie dobrego zrobiłem, okej. Okay. Nie, do przodu. Dobra. No i co teraz? Mam tam wejść do tej jaskini? No to jest drugi taki sam, nie? Transporter. Tam jest, no to jest kopalnia, ewidentnie to jest kopalnia, czyli no, gdzie elektrownia, tam musi być i kopalnia, czyli źródło surowca, które jest spalane, żeby wytworzyć energię. Tylko... Ale wungla. Jezu, ja niepotrzebnie to wjeżdżałem, na to wychodzi, słuchajcie. Muszę teraz to zawieźć wszystko. Jak to zawiozę, to muszę to spalić w pejcu. Dobra, słuchajcie, no to ja to co? Ja to nawrzucam i widzimy się za chwilę. Ja wam to utnę, jak już będę na dole, nie? Szkoda, żebyście się męczyli oglądali to. Także ja to chyba zrobiłem. I chciałbym wam zademonstrować. W sumie nic wielkiego tu się nie stało, oprócz tego, że oczywiście przywiozłem sobie węgiel i go tutaj wyładowałem. Była tam pochodnia, którą chciałem zabrać, ale niestety mi się to nie udało z tego względu, że zablokowała się w tym sypie na węgiel. Ale nic straconego, bo właśnie odkryłem miejscówkę, w której jest inna pochodnia i będziemy mogli jej spokojnie użyć. Obstawiam, że trzeba naładować węgla do tych pieców. Podpalić go, wytworzyć jakąś energię, ciśnienie, nie mam pojęcia co to jest.
No i jak już to zrobimy, to nie, może te wiatraki zaczną się szybciej kręcić, te turbiny będą inaczej działać, może w drugą stronę, może nas wywieje. W każdym razie wyjście już widzieliście, nie? Jest w jednym, w tym trzecim kominie dokładnie. Więc zaraz zobaczymy. Tak, co ja mogę z tym pałąkiem zrobić? Okej, okay, podpaliłem piecyk. I ten też podpaliłem, elegancko. Daję mu trochę węgla. Zobaczymy, co się będzie działo. A się okaże, że potrzebowałem 4 bryły węgla i mogłem je przynieść ręką. A ja tam cofałem tą ciężarówką. Dawaj to i wepchnij. I dwa, cyk. Nie, ten się nie spala. Ale zaraz go dopalimy. No dobra, wiecie tam. Zawsze to jakoś ładnie wygląda, nie? Jak się ten, jak się ma... Jak się ma tyle węgla przywiązanego. Widać, że się starałem. Już zrobiłem to. Okej, okay, to już syczy buczy. Teraz ten. Jeszcze się nie wypalił cały węgiel. Więc zróbmy to samo. Cyk. Cyk. Ach, nie weszło. Trudno, będzie kolejny, bo i tak się na jednym nie skończy. Dobra, i patrzcie, teraz coś mi się tu dzieje. Jakaś para wodna. Ona gryzie, parzy, pije, co bije, co? O kurde, ma tu skoczyć? Dobra, ziu. Wow, co się stało? Okej, okay, mam się tego złapać, ale mega ten poziom jest, uwielbiam go. Mój ulubiony poziom, bez kitu. Jedną ręką tylko, ale wiecie, z jednej ręki już nie takie się robiło elementy. On tutaj też lata. Dawaj, złap się tej krawędzi. Nie. Tak już blisko było, sorry. Dobra, jeszcze raz, ale i tak się fajnie lata, więc jakby spoko. Dobra, no to będzie koniec poziomu. Mam nadzieję, że jakoś fajny, efektywny sposób go skończymy. Jak go miotło tam, chłopie. No i co, żeś sobie stanął, daj i co, jela. Na dwie ręce, profesjonalnie. Ale musisz tak, nie. Słuchaj, musimy współpracować, kolaborujmy. Okej. Okay. Dobra. No nie, to jakby nie chodziło o to. Może tu się trzeba jakoś wybić, żeby na nas, wiecie, tak porządnie dmuchnęło? No bo obstawiam, że piwnicą to ja raczej nie mam tam wejść, ale spróbujmy. W sumie mamy czas, kurczę, ten gameplay i tak jest długi, ta seria i tak jest złożona z długich gameplayów, więc jakby nie mamy nic do stracenia. No to są te kraty cały czas, nie? Tobie wez się? Nie. Tu trzeba skoczyć, ale... To nie jest takie proste. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Czyli dobra, wiemy, z całą pewnością wiemy, że ta miejscówka nam odpada i musimy po prostu przejść tamtędy tymi wiatrakami. Tylko nie mam pojęcia, jak wskoczyć na ten trzeci komin. Chodźcie, teraz wypisz go, chłopie. Co on zrobił? Nie no, stary. Tak, to nie będziemy się bawić, no. Fajnie to wygląda, ale musimy skończyć ten poziom. Wystarczy tego grania. Arriva. Dobra, wejdź. Wejdź. Fajnie tak nie móc spać na dół. To jest spoko. Dobra. O, i coraz wyżej? Proszę bardzo, nie muszę rezygnować z poziomu. I siupaj. Okej. No i teraz co? No bo... Dojść, znaczy doskoczyć tam nie mam fizycznej możliwości. Może ja mam skoczyć jakby w dół w ten wiatrak. Wtedy to mnie tak wybije trochę jak taka, nie wiem, katapulta. Bo tam jest... A, patrzcie, to jest taki krawężnik. Już czaję. Będziemy takim Indiana Jonesem. No, nie wyszło mi to, ale już jest pomysł, słuchajcie. Jak na 5 skoków, to progres mamy nawet dobry.
Mam nadzieję, że to się uda tylko, bo tam skoczyć to też nie będzie jakaś łatwa impreza. Znaczy wskoczyć, przejść. Bo jak widzieliście, to tam jest trochę mało kolorowo. Tu już proszę bardzo. Pro gamer, ale że noda. Spokojnie, jeszcze raz, ostatni raz. No, ciupak tam. Sik. Dlaczego ja tu nie mogę wskoczyć, a za każdym razem wcześniej mi się udawało? Jakiś rozpęd trzeba wziąć, czy co? Irytuję się już. Ten poziom jest fajny, ale ta część nie denerwuje. Ho, 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 ho. Na pewno to wam mogę powiedzieć, że jest bardzo logiczny ten poziom i dzięki temu to się jakby przyjemnie gra, bo to co się działo, wiecie, to co się działo na wodzie, to było tak, że wiecie, robicie jedną rzecz i prawa fizyki mówią elo i jesteście elo, więc jakby nie dało się niczego większego tam przewidzieć. Dobra, on stoi, tylko teraz tak, co mam tu zrobić? Albo bardziej w jakim stylu, bo to mi chyba o to chodzi. Dobra. Nie spadnij teraz, nie spadnij ziomeczku. Dobra. Tak więc. Ja wam serdecznie dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku na kolejnej planszy. Przedostatniej bodajże, jeżeli dobrze już kojarzę. Mam nadzieję, że będzie fajna. Obejrzmy sobie tylko ją z góry. Ja się z wami żegnam. Było super. Plansza szybciej się ładuje. To za tydzień, do następnego odcinka. Human for Flat, zawsze spoko. Trzymajcie się. Pokażę się w końcu, czy nie. Ja pierdzielę. Trzymajcie się, cześć.